Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: To zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Tak i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, kiedy wy nie będziecie się spodziewać. Odezwał się Piotr: Panie, czy tylko dla nas tę przypowieść mówisz, czy także dla wszystkich? A Pan powiedział: Kto będzie takim wiernym i roztropnym rządcą, którego Pan postawi nad swoją służbą, aby wydawał żywnościowe racje w odpowiedniej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, wróciwszy, zastanie tak właśnie czyniącego. Zapewniam was, że go postawi nad wszystkimi swoimi dobrami. Jeśli natomiast ów sługa powie sobie: Mój Pan zwleka z powrotem i zacznie bić służących i służące, nadto jeść, pić i upijać się, to Pan tego sługi przyjdzie w dniu, kiedy on się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Usunie go i wyznaczy mu miejsce razem z niewierzącymi. Ten sługa, który poznał wolę swojego Pana, a nie przygotował i nie uczynił według jego woli, otrzyma wielką chłostę. Ten natomiast, który nie poznał, a dopuścił się czynów zasługujących na razy, otrzyma małą chłostę. Od każdego, komu dano wiele, wiele wymagać się będzie. Komu wiele powierzono, od tego więcej zażądają. Ta dzisiejsza Ewangelia jest oczywiście kontynuacją wczorajszej, czyli jest dalszą jakby odpowiedzią Pana Jezusa na pytanie, co znaczy czuwać, co znaczy być człowiekiem czuwającym. I dzisiaj Pan Jezus mówi słowa, które są bardzo ważne dla mnie jako dla księdza, ale oczywiście myślę, że każdy chrześcijanin może powinien te słowa odnosić do siebie, ale ja tak podzielę się dzisiaj tym, jak ja jako ksiądz odbieram te słowa, jak ja je rozumiem, jak one brzmią w moich uszach. Otóż Pan Jezus, odpowiadając na pytanie Piotra, czy to, co on mówi o tych czuwających, o tym, jak ważne jest, byśmy mieli tę postawę czuwania, czy to mówi o nich, czy w ogóle o wszystkich, o nich w sensie o apostołach, czy o wszystkich, to Pan Jezus mówi, odpowiada pytaniem, kto będzie takim wiernym i roztropnym rządcą i teraz. To są dla mnie bardzo ważne słowa. Którego Pan postawi nad swoją służbą, aby wydawał żywnościowe racje w odpowiedniej porze. Mi te słowa przypominają, że Pan Jezus nie uczynił mnie rządcą. W jakimś sensie jestem rządcą, choćby mówimy szafarzem sakramentów. Tak, nie uczynił mnie szafarzem sakramentów, po to, żebym na przykład pilnował jakiegoś porządku moralnego, żebym egzekwował jakieś przepisy prawa, tym bardziej, żebym ustanawiał jakieś przepisy prawa. A jeżeli w ramach mojej posługi coś takiego też czasem przyjdzie mi robić, no bo ludzie będą mnie pytać, no, jakie są zasady. Zasady generalnie pomagają żyć. To szukając odpowiedzi na to pytanie, będę szedł najpierw na modlitwę. Nie będę chciał powiedzieć niczego, co nie usłyszałem, tak można powiedzieć, na modlitwie. Natomiast zawsze moją troską będzie
chcę, żeby było, o tym mi przypominają słowa dzisiejszej Ewangelii, żeby zawsze moją troską było karmienie ludzi. Podobno kiedyś pięknie jakiś jeden z biskupów afrykańskich opisał, czym dla niego jest tak zwane kapłaństwo, czyli prezbiterat, też biskupstwo. On powiedział, że ksiądz, tak zwany kapłan, czyli prezbiter, to jest odpowiednik kucharza w restauracji. Czyli co miał na myśli? Bo wiem, że on tę myśl rozwinął. Miał na myśli to, że Pan Bóg chce ludzi karmić. Chce posilać ich, bo są słabi i dlatego grzeszą. Tak. I chce ich posilać. I moją rolą jest przygotowywać stół. Moją rolą jest sprawować Eucharystię, czyli właśnie stawiać na tym stole to, co jest dla tych ludzi pokarmem. Tak. I oczywiście ten stół, o który ja mam dbać jako ksiądz, jako prezbiter, to nie, jest nie tylko stół ten eucharystyczny, na którym jest ciało i krew Pana Jezusa, ale to jest również stół Słowa Bożego. Mówimy tak w teologii katolickiej, nauczamy, że Eucharystia składa się, można powiedzieć, czy zawiera w sobie jakby te dwa stoły. Nie? Jest posiłkiem przy dwóch stołach. Przy stole Słowa Bożego i przy stole Eucharystii. Tak, i to jest moja zasadnicza rola. Właśnie nie tyle mówić ludziom, co mają robić, co wolno, czego nie wolno. Moją rolą jest ludzi karmić. Czym karmić? Eucharystią, Słowem Bożym. A co jest u podstaw Eucharystii, Słowa Bożego, co jest zasadniczą treścią tego pokarmu, jakim jest Eucharystia i Słowo Boże? Zasadniczą treścią jest miłość, bo śmierć Pana Jezusa na krzyżu jest objawieniem maksymalnym, jakim tylko można było sobie wyobrazić, miłości Boga do człowieka. Więc to jest moja rola i chcę pod wpływem tej dzisiejszej Ewangelii jeszcze bardziej o tym pamiętać, że to jest moja zasadnicza rola. Ludzi karmić, nie pouczać. Mówię, jeżeli ludzie mnie pytają, co mogą robić, co wolno, co nie wolno, no to razem też, no nigdy nie w pojedynkę, ale słuchając innych, słuchając przede wszystkim papieża, w sensie całej tej struktury Kościoła, wszystkich, którzy tworzą strukturę Kościoła nauczającego, czyli którzy należą do tych odpowiedzialnych właśnie za głoszenie, za nauczanie, w jedności z nimi będę starał się odczytać, co dla tej konkretnej osoby Pan Jezus ma do powiedzenia w tej kwestii, czyli jaką on powinien usłyszeć odpowiedź, co ma robić, a czego nie robić. I właśnie, i to, co też jest dzisiaj bardzo mocno zaakcentowane w tej dzisiejszej Ewangelii, o czym chciałbym też powiedzieć, to jest to, że Pan Jezus mówi, że On traktuje ludzi indywidualnie. Nie mierzy ludzi tą samą miarą. Tak. Jest taka tendencja, to ona nie jest oczywiście niczym dziwnym, ale jest dość powszechna taka tendencja w świecie, w Kościele też, żeby wszystkich stawiać tą samą miarą, wszystkim stawiać te same wymagania. Nie, Pan Jezus dzisiaj mówi, że nie. Komu wiele dano, od tego się wiele będzie wymagać, a komu wiele powierzono, od tego więcej zażądają. Więc Bóg nie mierzy nas jedną miarą.
Bóg nie stawia jednym, znaczy wszystkim takich samych wymagań. Właśnie. Nie, nie. Stawia wymagania proporcjonalne do tego, czym każdy został obdarowany. Tak, myślę, że jest dużo cierpienia, takiego duchowego cierpienia. Ja się z nim często spotykam jako ksiądz, jako spowiednik. Spotykam się z takim cierpieniem, które wynika de facto z tego, że ktoś patrzy na siebie i mówi, ja jestem gorszy od innych, nie dorastam, robię co mogę, wspinam się na tych palcach, podskakuję nawet, ale nie sięgam. Nie sięgam do jakiegoś ideału, nie daję rady i są sfrustrowani, wręcz załamani, cierpią, właśnie cierpią. I ja postrzegam moją rolę tutaj jako tego właśnie, który ma w imieniu Pana Jezusa powiedzieć, słuchaj, ale popatrz, może ty nie otrzymałeś tyle, co ktoś inny. Nie żądaj od siebie bycia tak samo doskonałą, czy tak samo doskonałym, jak ktoś inny. Popatrz na trud, który wkładasz. Zobacz, nie? Zobacz, czy zrobiłaś wszystko, co było w twojej mocy, żeby kochać tak jak Chrystus. Tak. Odpowiedz sobie na to pytanie. Nie porównuj się z innymi. Nie porównuj się z innymi. Nie, nie. To jest szatańskie. To jest bardzo szatańskie, kiedy my się porównujemy z innymi i kiedy innych porównujemy ze sobą albo między sobą. Nie? To jest szatańskie porównywanie się. Bo kiedy się porównujemy, zawsze znajdziemy kogoś, kto jest gorszy od nas, kogoś, kto jest lepszy. Jak znajdziemy kogoś, kto jest gorszy od nas, to będziemy popadać w pychę. Jeżeli znajdziemy kogoś, kto jest lepszy, to będziemy popadać w jakąś frustrację, zniechęcenie. A jedno i drugie szkodzi miłości. Szkodzi temu, do czego jesteśmy wezwani, zaproszeni. A czym Chrystus chce, żebyśmy się karmili, czym Chrystus chce, żebym ja też karmił drugiego człowieka, jako ksiądz, jako ten, który ma nakrywać do stołu, ma stawiać pokarm na stole Słowa Bożego i Eucharystii. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.